Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Czechu i witam Was oczywiście w kolejnym odcinku z gry Fallout 3. Moi drodzy, na samym starcie możecie zostawić lajka, jeżeli podoba mi się seria. A my tutaj mamy Mr. RPG, pan RPG jest z nami. Dzisiaj zapolujemy kurwa z tym RPG, nie uwierzycie, ale na wściekłe psy. Taką, słuchajcie, misją zaczniemy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że będzie dość mocno entertaining, czyli zabawowa, tak, że będziecie się równie świetnie bawić co ja, wysadzając psy bazooką. Czy tam, to nie jest konkretnie bazooka, bo chyba RPG to nie do końca bazooka. O, witam, witam. Ta, dobra. No, myślę, że jako człowiek w prawdziwym życiu dalibyśmy radę tutaj przebiec przez te psy, ale tym razem się nie udało. No i tak w sumie teraz sobie pomyślałem, że fajnie by było może zaczynać wszystkie te odcinki takim jakimś takim wstępem dość ciekawym, w którym robilibyśmy te misje związane z właśnie tutaj, nie wiem jak to się nazywa. Ścieżka łowcy chyba. Dzięki temu moglibyśmy sobie pozwolić na dużo więcej ulepszeń, niżeli mamy, bo byśmy na jakieś legendarne, fajne rzeczy polowali dzięki temu i by było zajebiście koks. Myślę, że jest to jakieś rozwiązanie na pewno. Czy musimy tutaj 5 psów zgarnąć? Rozumiem, że maczetą się raczej liczyć nie będzie. Więc pozbierajmy tutaj. Jest tu jakaś amunicja albo coś takiego? Niestety tylko mamy 3 strzały ze sobą. W ogóle jestem tak przepełniony, jeśli chodzi o tutaj ekwipunek, że no ciężko jest, naprawdę jest ciężko. Musimy, słuchajcie, zainwestować właśnie w tą ścieżkę łowcy, żeby coraz to lepsze i coraz to fajniejsze rzeczy wykonywać. No nie wiem, czy to się nawet opłaca, szczerze mówiąc, wysadzać tego jednego chłopa. Może strzelę gdzieś tam i wysadzę przy okazji kogoś jeszcze. Nie udało się. Może je zwabię wszystkie, pa, wezmę tak. To jest jakiś plan. Głupi, bo głupi, ale jakiś plan jest. Kurwa, jeszcze nie trafiłem, dobra. Mamy 2 strzały, już jedną, znaczy 2 plus 1 załadowa. A one mnie nie gonią. Ojejciu. No to będzie ciężko. Gdzie wy jesteście, gagatki? Gdzieś tu były. Halo? Pieski? Mam dla was niespodziankę. Ej, dawaj, dawaj, dawaj. Gdzież? No chodź tu. Nie, no co to za atak? O, widzę cię. O kurwa. Brawo, Eryk. No i mamy jeden strzał z RPG na 3 psy. To może być dość ciężkie. Nie, jestem zastanawiam się, kto to kurwa napisał, tą misję. Ty wiem. Legendarny białoszyjny tygrys. Wspaniały, wielki, potężny, śmiertelny niedźwiedź. Kurwa, zielono-żółty tapir. I ściekłe psy z jebanym RPG. Co za psychol. Coś czuję, mam takie dziwne wrażenie, że to Patryk Rojerojewski pisał tą misję, kurwa, do tego Far Cry'a. Właśnie widzę tych psów. Chyba się poukrywały. O, widzę. Zrespiły się, pochcząp. Tylko czy tam będą 3 psy? I czy ja się wysadzę bazooką? Jak strzelę, jak wszystkie wezmę. No tu są 2 psy, niestety. Został mi jeden pies. I nie mam bazooki. I co teraz? I co teraz? Czy my jakoś możemy zebrać amunicję? Czy gdzieś tu leży jakaś amunicja? W innym wypadku to się nam niestety misja nie zaliczy. Ja bym bardzo chciał skończyć tą misję. Może być ciężko, może jakbyśmy się cofli tą drogą, bo tu było niedaleko bardzo, nie? O, cześć! Spróbujecie, albo nie spróbujecie zabić. Chodź, biegnij za mną, biegniesz? Chodź, chodź, chodź. Dobry piesek. Spróbujemy go, kurde, wywabić. I zebrać amunicję stąd. Aha, ale że ja smart? A najpierw ją trzeba załadować, no tak.
Dobra, mamy to. Dobrze, że przynajmniej się nigdy nie jak... Wystrzeliłeś się z bazuki? O, gwóźdź! Dobra, i od tego momentu właściwie będziemy kontynuować całą misję fabułę główną i zaczynamy właściwie ten odcinek. Tak pomyślałem, że sobie zaczniemy taką misją od razu z buta i nie będę musiał za dużo gadać. Odblokowałem tutaj wieżę, rozwaliłem posterunki i właściwie tyle. I właściwie teraz to idziemy do naszej misji głównej i tyle, zaznaczę sobie tą misję, chociaż ona jest w sumie zaznaczona na tego. Poker, możemy grać w pokera. Nie, no to dzisiaj się chyba tam udamy, bo to jakaś nowa aktywność. O, kukuryku, skurwysynie. Świetne są gry komputerowe, tak się zajebiście wyzyć. O, totalnie opy są. Byłem zły, byłem tego, rozjebałem sobie psiaki z RPG, jest zajebiście, nie? Jest giga potrzebna, a przy okazji nie krzywdzimy nikogo, więc to jest giga opy. No w życiu, w prawdziwym życiu, to w życiu kurwa psa. Nie wsadził z RPG. Musisz być jakimś chorym psycholem, jak tak robisz. Albo jak w ogóle chciałeś zrobić. Co to jest? Jakaś dyskietka? Nie, tu są po prostu dużo, dużo takich skrzynek. A jak dużo skrzynek za darmo. Koleżko! Co tu robi dzik? Muszę przesunąć klejnota, to wezmę. Tutaj jakieś dolarki, nie dolarki, tutaj tego owego, bierzemy i lecimy dalej. Mogę oskurować pana dzika? Nie mogę. Plecak jest pełen. Nie wiem o tym, że plecak jest pełen, ale pomyślałem, że jakiś tam sianos na zgarnę i git. Tutaj jakiś klejnocik wleciał, to też okej. Ani nie mamy kurde apteczek, ani nie mamy nawet praktycznie roślin na to, żeby zrobić apteczki, bo mimo tego, że mamy giga ale tu jest rzeczy, kurczę. A, ja wiem dlaczego tu jest, słuchajcie, tyle rzeczy, bo to jest jakieś kopalnia, nie? Widzicie, to jest teraz pod nami, nie? Ja myślałem, że gdzieś tutaj mogę to zebrać, a ten jakiś tam artefakt, czyli ten dzbanek taki na minimapie jest pod nami. Czyli wchodzimy do jakiejś sieci jaskiń, będzie nas czekać super zabawa z Bakiem. Bak to jest ten chłop, co nam zleca to żeby znaleźć jego kurwa nóż chyba, nie? Tak jest. I'm worried that your heart's not in it anymore. But Chase, don't worry. Look at Keith. Keith just cries all the time now. Actually, it's become a bit of a drag. Just shut up. No. We've got a little history lesson for you. Listen up. Remember Xing He with his treasure ships out trying to collect riches for the Mings? Remember him? Yes, Mr. Buck, sir. Of course I remember. Answer that like that, right? When I ask you a question, answer me back, all right? Well, fucking Xing He, he's got this captain called Lin Kong. And Lin Kong... I was fucking AWOL with his ship's hold at the Chengyang full of Barclays, right? And he settles right here, enslaves all the locals, but Xing He, ooh, fucking Xing He sinks his little empire in just a few years. What do you think happened to the treasure? Very good question, young Jay's, very astute. Well, the treasure, nobody knows where it is, it's not on the boat anymore. Hmm? And Lin Kong, that fucker's nowhere to be found. Treasure hunters have been after that crap ever since. Even the bloody chaps told the island apart looking for it, but nobody knows where it is. So best not to all chase. Chin up. Good luck. Na chuj my robimy dla niego misję, jak on sam sobie może zrobić, jak on zawsze wie w sumie, gdzie my jesteśmy. Nie wiem, ale wziąłbym momo 25 potężnej golda. O, ty jaki save. Wicked. Chciałem tutaj pozbierać jeszcze jakieś sianko. Tutaj też jakieś sianko. Tutaj jakieś też sianko. Tu jakieś sianko. Niestety tylko wszystko po 25 dolarów. A, tu nie schodzę, nawet nie chce mi się. 25 dolców, to strasznie mało. Mogę to strzelić i to wybuchnie? No niestety nie. Latarka i jaskinia. Brzmi jak... Jak coś, co bym nie chciał widzieć na oczy w grach komputerowych. Latarka i ciemne miejsce to nigdy nie jest dobra oznaka. O.
Teraz by się przydał tak zwany pistolet z tłumikiem. Kurwa, ale jak się nie ma z braku laku, to i może być kurwa RPG. Też sobie da radę. On się zamierza ruszyć, czy nie? Pewnie, że wasze. Jasna sprawa, panowie. Zobaczymy, ile masz siana. $10. Fajne jest, jak oni mają coś przy sobie. Jakieś tam karty, kurwa, klejnoty. Ale jak tylko my nie mamy miejsca w ekwipunku, więc będziemy brać tylko i wyłącznie siano, no to nam się to za bardzo nie opłaca. No tu wydaje mi się, że Mr. Molotow albo Mr. Granatnikow załatwiłby sprawę, więc dzień dobry. W istocie załatwił sprawę. Nie wiem, co to było. Jedyne, co od tych chłopów jest fajne, to jest amunicja, ale oni mają inny type w ogóle amunicji. Dobra, wchodzimy na głośno. Będę się bawił po cichu. To nie mój styl, panowie. Bum. Bum, o. Granaty, miny, karabiny, szybkie karabiny, duże karabiny. To jest moja stylowa. Gin, frajerze. O kurwa. Płonę, zginę. Oczywiście, że zginę. A, zapomniałem, że to jest super gra, w której jak ktoś się podpali, to już nie masz możliwości ugaszenia siebie. Te motowy są tak OP w tej grze. O kurwa, wszystko od nowa. Motowy są tak giga OP w tej grze. Wystarczy, że chłop mnie rzuci mołotowem i ja jestem w dupie, bo nie mogę strzelać ani robić kilku rzeczy naraz. Dobra, nie chce mi się kurwa czekać. Pierdalaj. No i... I teraz to się nawet sam ugasiłem z jakiegoś powodu. Ten celownik jest do kitu, on za bardzo nie pomaga. Zobaczcie, on jest mały, nic z niego nie widać, a nawet kurwa nie wiem, gdzie ja strzelam, jak mam ten celownik. Tak naprawdę, więc będzie trzeba tutaj podjąć rezygnację z tego celownika, bo no, szczerze mówiąc, to o wiele bardziej przyjemnie mi się strzela i wiem, gdzie strzelam, przynajmniej bez celownika. No to głupie, bo wtedy jesteśmy dość niecelni, prawda? O. No tu muszę strasznie długo przymierzyć, żeby zabić chłopa. Jak mam celownik. Skrzyneczkę możemy wziąć, bo pewnie już nigdy nas tu nie będzie. Od nich nic nie chcemy. Ładowanko. Podążaj za torami i zbadaj kolejną kopalnię. O, Mr. Snajperków. Jasne, że powoli i ostrożnie. Where the fuck is he go? O! A wy skąd? Gdzie tu jesteś, koleżko? Czemu jeszcze nie jesteś martwy? Przydałaby się jeszcze trochę dłuższa snajperka, w sensie z dłuższą lunetą. Ale z tego co wiem, to możemy sobie taką lunetę ogarnąć. Może jak będziemy przy miejscu, w którym możemy zmieniać bronię, to, to się zaopatrzę w ową. A, bo to było takie, że my biegniemy, a tu mamy ochronę taką, tak? Coś takiego to miało być. Chyba dobrze rozumiem. No ale sobie poradziliśmy z frajerami bez tego. Tu mnie chłonie. O kurwa. O gruby! Dobra, tutaj pan karabin snajperski i chyba na hedziki lecimy. Oj kurde. Może nie najlepszy pomysł ostatecznie. Poka głowę. Trzeba dobrze trafiać. W innym wypadku może ciężko. Nie wiem, czy ta poprzednia snajperka szczerze nie była lepsza, bo ona tak pach, pach, pach strzelała. A tutaj strzelam, ładuję. Strzelam, ładuję. Myślę, że z tamtą snajperką, żebym go kurde zabić, szczerze mówiąc.
Oj. Molotow. Granatnikow. Tutaj... Do koleżki na górze. Kurwa, idzie. Stary z wywiadówki. Po dwóch piwach. Dobra. Ogólnie misje nie są tak trudne, póki się nie podpalą i no, póki... Tu jest niestety na tym trudniejszym poziomie jest taki problem, że może i misje nie są ciężkie ogólnie, ale jeżeli już coś spierdolisz, to już nie masz szans. To już jest ciężko bardzo, żeby z tego wyjść. Jeżeli już jedną rzecz tutaj zepsujesz i chłop się podpali albo coś takiego, to już jesteś w pupie. Niestety. Kurwa, jaki tu skład jest cały. O kurde. Grenade, no pewnie, że grenade. A co ty myślałeś, chłopie? Że nie rzucę ci granada? Pewnie, że ci rzucę granada. Nie wiem, po co ja tę granadę rzucę w sumie. O kurwa. O kurwa. No ale żeś molotowa rzucił, szefie. Gdzieś tam widzę, ale ich kurwa tam jest. Więc czy nie będzie lepiej z karabinu maszynowego zabić? No, mam wrażenie, że w ogóle strasznie mało mówię w tych odcinkach. A z drugiej strony, jak ja później oglądam te odcinki, to myślę, kurde, jak ja ciągle mówię. Nie wiem, to jest takie dziwne, jakbym czuł, jakbym nic nie mówił, ale to... To może dobrze w sumie, może to słowa same wychodzą z mych ust. Wiecie, to tym lepiej, że nie muszę się na tym skupiać, tylko sobie gram i mówię. No, jak na to wpadłeś? No nie wiem, czy bym się tak cieszył, bo coś czuję, że tu będzie... Nieciekawie, no ale dobra. O, waran. Czy to jest waran? Chyba tak, chyba ja mam wystarczająco skór z warana. Potwierdzam. Nie chcę za bardzo raszować. Chcę tutaj zobaczyć, jak to wygląda. Ty! Déjà vu. Vi. Déjà vu, byłem już w tym miejscu. Ale czy w tej grze, czy w innej, czy 10 lat temu, nie wiem. Ale déjà vu 100% wjechało, nie? Patrzę na to i mówię, no byłem tu. Nie wiem, czy takie, czy bardzo podobnego miejsca nie było w Tomb Raiderze. Ale mam déjà vu 100%. Déjà vu. To tu jakaś pułapka, tak? Albo jakiś szef wyjdzie. Wielki nas zacznie bić. A nie. O. Miła niespodzianka. O, coś na czerwono tu. Co to jest? A to jakiś ten. Jakiś tutaj Mr. Varan. Kurde, ładnie to wygląda, jak na tak starą gierkę. Właśnie tego, co się najbardziej spodziewałem, to że w takiej jaskini w pewnym momencie otworzymy drzwi i wyskoczą nam na słuchajcie, na twarz, wyskoczą nam nietoperze, zaczną nam latać przed twarzą i będzie taka animacja i się wystraszymy. Czy ty musisz na mnie syczeć? Czy ty musisz mnie atakować? Każe zwężyć, nic nie musimy, jeszcze coś tu syczy. Który to taki cwany? Chyba czysto. Plecak na łupy jest pełen. No ja wiem, gościu, że plecak... Że plecak na łupy jest pełen, kurwa. Wiem, bo mam tam 1000 skór, które nie są potrzebne. Ale żeby zrobić te skóry, trzeba będzie ukończyć te zadania łowcy. Będziemy tutaj pnąć do tego, żeby te zadania, kurcze, łowcy za każdym... Z każdym odcinkiem myślę, że jedno zadanie na samym starcie łowcy sobie zrobimy. A później będziemy grać w grę. Trochę to wygląda jak taki Tomb Raider. Mamy tutaj zagadkowe stare ruiny. Ja właśnie jestem po skończeniu Tomb Raidera. Z Ingenera. Ten motion blur mi, kurwa, pierdoli oczy, nie?
Tak mi oczy bolą od tego motion blura. Nie wiem czy wasz też, ale jak tylko widzę ten motion blur, to nie mogę po prostu. Oczy mi kurwa wysadza w... Co tu się dzieje? Ty, mam pełną kamizelkę w ogóle. A tu jesteś! Dobra, nie będziemy się... Oj! Dobrze, że skoczy... Dlaczego zawsze w takich momentach, kiedy powiesz dobrze, że... To musisz paść. Dlaczego? Kurwa, dlaczego? Aha, gdyby nie to, to bym spadł. Haha, i spadasz. Proszę wydupcać. Nie no, ja myślę, że skok został konkretny oddany. Ale to ładnie wygląda. Kurczę, fajnie to wygląda. Jakieś takie ruiny. Podoba mi się to. Mówię, że jestem po tym... Ja słuchajcie... automatyczne światło. To mi się podoba. Smart dom 4000 lat przed naszą erą. Można? Pewnie, że można. Może tutaj... O, może do takich miejsc ja mogę kupić mapę. Szkoda, że nie mam pieniędzy na amunicję. Wtedy bym pomyślał o mapie, jakbym miał jakieś siano na amunicję. Ale kurde, ciężko jest z tym sianem. Czemu nie mogę tu przejść? Nie wiem. Ale tu coś mamy. Czy tu będzie ten nóż? Nie, tu będzie... W ogóle sobie czasem lubię grać na lewym monitorze. Jak sobie gram na lewym monitorze, to na chwilę zmienia się jakby fokus. Jak też ciągle siedzisz przy kompie, no to patrzysz w jeden jakby... w jeden punkt, tak? W sensie... Powiedzmy, że mój ekran jest oddalony 40 cm ode mnie. Nie no, więcej. Pół metra ode mnie, no to pół metra ode mnie... cały czas patrzę, nie? Jak ciągle grasz na kompie. A tak sobie spojrzysz na lewo i chociaż się na... Na sekundę się ten fokusik zmienia na te 30 cm, 40 i zawsze jest spoko. Tak jak długo siedzimy przy kompie, to często jest taki moment, że wstajemy od komputera i patrzymy prawo, lewo i mówimy... Wow! Co? Tu można patrzeć na różne rzeczy? Wait. Hold on. What was that, mate? You're calling the shots. Hector. Good news. Apparently, I'm back in charge. Yes, don't get Keith. No. So, any close to finding me knife yet? Hmm? Almost there, I think. Almost there, sir. What are you serious? All right, almost there, sir. Go on, put the compass piece in. Right then. I'll start off then, shall I? Keep safe. Skarby z ziemi. Mamy tutaj ukończoną misję. Możemy się cofnąć? Nie, bo tu się zawaliło, to? Okej. Okay. Tutaj coś czuję, że może być pan krokodyl. Czemu ja wszystkich nazywam pan... Albo mister, albo towarzysz. Kurwa, muszę przestać. Już mówiłem o tym. Ciągle tylko towarzysz, ser, mister, kurwa, pan. Więc ser jeszcze nie nazwałem, ty. Po polsku brzmi to głupie, bo po polsku ser to kurwa ser jest. A nie. Fajna woda, podoba mi się taka zielonkawa. Fajna. Lazurowo-zielonkawa. Dobra, zobaczmy, gdzie my się, słuchajcie, mamy udać. Nasza misja główna jest tutaj. Okej. Ale my w międzyczasie, wiecie co sobie zrobimy? W międzyczasie my sobie zrobimy tutaj zadanie łowcy. Te zadania łowcy trzeba tłuc, bo to są ważne sprawy. Inne nie mają znaczenia, jednak zadania łowcy są turbo giga koks ważne. Więc no będę dbał o to, żebyśmy... mieli te zadania łowcy, mieli te skóry i ulepszali sobie cały czas te bronie. Ja bodajże, o ile się nie mylę,
O ile się, słuchajcie, nie mylę, mam tutaj RPG. I to RPG ja bym chciał, kurczę, zmienić na inne, na strzelbę. Plus, a w sumie my i tak robimy to misję robić, to na razie to bez sensu, że ja to zamieniam. Tam i tak dostaniemy. No, zabij niedźwiedzia maczetą i będzie tyle właściwie po moim planowaniu broni, więc na razie zróbmy sobie. Co to jest? Poszukuję rzadkiego tapira białobrzuchego. O, widzicie. Tapir białobrzuchy to jest chyba jedna z tych właśnie zwierząt, które faktycznie potrzebujemy, żeby coś z niego zrobić. O ile z tych psów to nie były jakieś psy rzadkie, nie? To tutaj mamy pełną nazwę i wiemy od razu, że to będzie potrzebne nam w pewnym momencie do jakiegoś tutaj wytworzenia czegoś. Nawet jeżeli nie teraz, to w pewnym momencie będziemy potrzebować, żeby tutaj ulepszyć, kurwa, torbę na rakiety, czy co to tam się daje. Co to tam będzie nam potrzebne. Coś chyba zepsułem, co? Może mapa. Tak, musimy jechać tędy i w prawo po prostu. Nie wiem, czy wyłączyć tego Motion Blura. Możecie napisać, co sądzicie o tym, o w ogóle w grach komputerowych, o Motion Blur. Ja osob... No zmienił kierunek, kurczę. Ja osobiście giga nie lubię Motion Blura. I zawsze staram się go wyłączyć, ale to jest taka gra, w której nie wiem, czy chciałbym wyłączyć Motion Blura. Ta gra jest po prostu za stara. Nie wiem, czy bez Motion Blura będzie to ładnie wyglądać. Ale możemy spróbować. Gdzie jest Motion Blur? Opcje. Obraz. Wygładzanie alfa. Metoda. Pole widzenia. Napisy. Nie. Kalibracja? Pewnie też nie. Jakość obrazu. Otoczenie, teren, roślinność, geometria, postcienie. Naturalne oświetlenie. Nie. Rozgrywka. Chyba nie da się niestety. Możemy sobie tutaj zmniejszyć na średni. Może dlatego są takie obrysy postaci. Na razie zmieniłem, żeby przez chwilę nie było lagów, bo w pewnym momencie była niestety, kurczę, tragedia, jeśli chodzi o... Znaczy, tragedia to... Czy ja źle jadę? W sensie... A to jest, kurwa, na wyspie, ty, ja debil. Dobra, widzowie. To lecimy. W pewnym momencie może z tym słowem była tragedia, delikatnie przesadziłem, ale nie wąsko było. W sensie tam było, no spadały tam do 50 kilku FPS-ów, a tego chciałem uniknąć za wszelką cenę, więc zmniejszyłem cienie, bo pomyślałem, że cienie to jest najmniej ważna sprawa. Dobra, widzę, że musimy koniecznie zabić tego chłopa z łuku. W takim razie pozwolę sobie zamienić snajperkę za łuk w takim układzie. Joker, dostaliśmy, kurde, kartę. Super elegancko. Będzie sprzedawana na eBayu. Dobra, i lecimy. Pole rzadkiego tapira białobrzuchego. Białobrzuchy tapir. Nie wiem, co to jest tapir. Zaraz się pewnie przekonamy, jak nam na mordę wyskoczy. Tapir, ciup, 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 ciup. A to jest tapir. To ty? Nie. Ty, ale zajebisty łuk ogólnie. Na hitka i elo. Nie wiem, czy my mamy skóry tapira. Ciężkim. Ty, naprawdę, zajebisty ten łuk ogólnie. Szybko się naciąga. Dobrze strzela. O, to chyba jest ten tapir, co? On taki biały. Ta, i tanki jest, kurczybyk. Dobra, gonimy go. Mamy go zaznaczonego teraz. Proszę nie skakać. I tutaj bez samobójstw. Muszę cię zabić, kurwa, łukiem. Dobra. Tapir białobrzuchy, poka. Jeden z tapirów ma dużą białą plamę w niższych partiach ciała. Nie pytaj skąd wiem, ale wiąże się to z kubańskim rumem i meskaliną. Zabij go, żebym mógł zapomnieć. Aha, okej. Okay. Został zabity tutaj. Oprawmy zwierzę i zajebiście. Czy możemy coś z niego wykonać? Zobaczmy. Chyba nie. A możemy, torby na uzbrojenie, słuchajcie. Tak jest, więcej amunicji. Nie, więcej ładunków C4 i min. To akurat najmniej potrzebujemy, ale zawsze to coś. Przynajmniej. Okej, okay, jest jak jest. Możemy sobie leczenie wykonać? Nie możemy, nie mamy liści.
W sumie tu jest jakiś, możemy podnieść dwa liście, wykonać tutaj nasze apteczki. To nie jest apteczka, jak to się nazywa? Powiększona torba na amunicję, to już nie, poczekaj. Powiększona torba na amunicję. Nie no, to jest torba na amunicję. Nie, może ja coś źle przeczytałem, no nieważne. Wykonywanie przedmiotów. Leczenie. Lekarstwo, to się nazywa, nie apteczka. Ja debil. I teraz jeszcze raz sobie wytwórzmy tutaj. Cyk, bo możemy... O, do 7 nawet możemy teraz. Łe, to zajebiście, tylko szkoda, że nie mam miejsca w eku. Mówię, trzeba robić dużo tych misji i dzięki temu będę miał miejsce w eku, więc zawsze sobie... Co operacja zakończona na Uplay? Nic nie pobieram ani nic. Co oni mi ciągle z tą operacją zakończona? Chłopie. Jak miał kurwa trzustkę zepsutą i operować są. Dobra. Którą mamy minutę? 31, to wydaje mi się, że tpamy się do Amanahi, idziemy tutaj budynek pomocy drogowej w Westshores i idziemy do Baka. Tak mi się wydaje, że taką tutaj drogę obierzemy. Warto jest odbijać te patrole, bo później kurwa jedziesz sobie samochodem, a ten ci nagle strzelają i cię gonią, jest ciągle za dyma. To jest super, że sobie odbije i będzie elegancko. I tam będzie. A możemy tam w sumie, możemy na mapę kliknąć. Czy możemy tam podjechać? Nie możemy tam podjechać, kurde, motorówą. Znaczy, oficjalnie możemy, tylko zajmie nam to sporo ilość czasu, więc raczej sobie odpuścimy. Będę tam pół godziny tą motorówką jeździł. Dobra, szybka sprzedaż, $33, amunicję możemy dokupić. I teraz, czy my chcemy używać łuku? Chyba nie. Chyba tutaj preferuję strzelbę. Tutaj w obłoń się zaopatrzę. Może karabin snajperski. Ja nie używam karabinu, nie mam strzelby. A, mam jeszcze jedno wolne miejsce w sumie. To dostosujmy, może kupmy tłumik i luneta dużej mocy. A co to znaczy przy podświetlona? A w działaniach nocnych, to nie chcę. Naciśnie wam zmierzyć poziom. Bierzemy duża luneta plus tłumik. Fuck yeah. Jesteśmy? A nie jesteśmy. No to duża luneta tylko. A z tłumikiem będzie tak zajebiście. Chciałem przetestować. Tutaj w ogóle zaczynaliśmy praktycznie. Nie mogę jeszcze przetestować? Nie mogę. O, co tutaj? Ja na przykład uprawiam marchewki, ale można też i tak. Poka. Na F co robię? A, no to jest to właśnie, co mieliśmy wcześniej. To, o czym wam mówiłem, to przybliżenie. Super, to jest fajne. Elegancko, że to mamy. Gdzie się fajnie tutaj strzelało z przeciwników z dużej odległości. Jakby jeszcze był tłumik, to chłopy takie w szoku by były. Ale myślę, że tutaj tłumik zostanie dokupiony. Następnym razem, kiedy tylko będziemy w jakiejś tutaj bazie. Zobaczmy na mapę, czy my dobrze pojedziemy. No, trzeba gdzieś w lewo odbić. Tutaj. No nie tutaj, coś źle odbiłem w lewo. To nie było lewo, w które miałem odbijać. Oj. Zajebiście. Co to jest? Chyba koza, tak? Nie no, wydaje mi się, że tych kursów upolowaliśmy zdecydowanie dużo. O! Dzień dobry, witam. Kurwa, mam zepsutego scrolla niestety. O, siema. Ten motion blur nawet przeszkadza w strzelaniu. Nie, to ja myślałem, że to jest plantacja zioła, ale to nie tu. Ale bardzo podobnie wygląda. Dziki? Nie, to jakieś świnie są. Tu chyba też nie potrzebujemy świń. Tu nie widzę, żeby coś było do polowania. Ze snajperką to jest polowanko. Tylko szkoda, że one na hita nie padają. Może bardziej powinienem celować w głowę. To jest jednak potężna snajperka. O, nie. Chociaż to nawet fajna strzelba.
Ja pierwszy raz widzę tę strzelbę. My chyba nie mamy jej w ogóle w eku. Chyba mają tylko złoczyńcy. Porwany miś. No kurde, ja bym chciał jakieś fajne fante, a dostaję $46. I czerwony żeton pokerowy, więc... Gdzie są klejnoty, gościu? Mamona, siano, wiesz. Wyzodzi. Ty, oni mi tu mówią, że pod F też przybliżam, a to F... Nie działa. O, przypadkiem kogoś się namierzyłem, nawet go tu nie widać. Nie wiem, czy stiknie nam czasu na to, żeby w sumie się udać tutaj do baka jeszcze raz. Znaczy, udać może się udamy, ale nie wiem, czy skończymy misję. Wyłączamy tego dźwięki. No wyłączamy dźwięki, to jest pierwsza rzecz, którą robimy. Wbijamy, włączamy dźwięki. No i teraz to się pierdolcie wszyscy. Wyciągam karabin. Jeszcze... O! Witam panowie. Ale kurwa, niespodzianka tutaj nie nastała. To rasujesz. I teraz ze snajperki na spokojnie frajerów mucimy. Oj. Ja zauważyłem dwie rzeczy. Oprócz tego, że jak tryharduję, to często przyciskam sobie... Muszę ścisnąć jakimś mięsień. Najczęściej no nie są to nogi ani ręce, no bo jednak używam ich na myszkę, tak? Jeżeli tryharduję faktycznie, to robię coś takiego. A to już mówiłem 1000 razy. Nie wiem, z czego to zależy, ale tak mam. Miałem też kiedyś takiego kolegę. On był chory na coś. Jakiś taki trochę... Nie wiem, miał autyzm albo coś takiego. Wszyscy go bili w ogóle i poniżali. Nieciekawe czasy. No nic, jest jak jest. Przynajmniej... No nie wiem co, przynajmniej chujowo, no nie powinno tak mieć to miejsce, takie rzeczy. Ale nic, no byłem głupi i młody. I było jak było, czasu nie cofnę. Ale przynajmniej mam teraz tą świadomość, więc jakby... Nigdy już w życiu bym takiej rzeczy nie zrobił. Nieważne od człowieka, czy chory, czy nie. W każdym razie on też tak często robił. On jak się bił na przykład z kimś, to robił. No to ja mam dość podobnie. Muszę zacisnąć jakąś tutaj kończynę. Inaczej nie wiem. Emocje mną zawładną. Ale zauważyłem, że jak lekko tryharduję, to przyciskam usta. Nie, jeżeli to jest chwila tryhardu, czyli tutaj trzeba na chwilę się skupić. Ale jeżeli tryharduję mocno, to ja zaciskam ust. Ja zaciskam rękę na myszce i ta myszka jest taka... Tak się trzyma, chłopie, ja zgniatam tą myszkę, jeżeli tak naprawdę tryharduję. Nie wiem, od czego to zależy. Może za bardzo, może od wczucia bardzo mocnego w daną sytuację growo-komputerową. Nie wiem. Nie jestem żadnym psychologiem ani nic, więc nie mam pojęcia. Ani mięsiologiem. Chłopem od mięsi, od mięśni. Nie testerem mięsa, kurwa. Czy coś. Ile powiem wam ciekawostkę, nie wiem czy widzieliście, Oreo jest wegańskie. O kurwa, jak jeździć śledziu. Nie wiem czy wszystkie, ale wiem, że to jedno jest. Dzisiaj jadłem brownie, to chyba też jest. Nie, aż tak mi się nie chciało czytać dokładnie składu, ale... no nie ma tam nic takiego podejrzanego. No, ale jest chillowa muzyczka. Nie lubię takiej muzyczki. Kurwa, znowu ty. History time. Captain Lin Kong's too. A legend has it that this guy, even all Pharaoh, got the locust of building one before Xing He came along and sank his little empire. But nobody knew where the tomb was. But my guess is Bon voyage, mate. No problem, I can make that.
Skok wiary będzie tutaj urządzany. Najpierw wyskakiwać z siana. Bach to jest kurwa jakiś magik. My magika to my robimy. No dobra. Raz kozie śmieć. Mi się przypomniało, bo kiedyś jak byłem mały, to skakałem właśnie. No nie stąd, nie jakby. Ale jakby z pomostu skakałem, a nie umiem pływać czy coś takiego. Było głęboko w kurwę. Jak gigabałem, ale powiedziałem sobie. Kurwa, żyje się raz. Jak umrę i co? Napluję se w mordę. Nie skoczyłem. Lepiej, chuj, umrę to umrę. To umrę ten trudno. I trudno. Proste i krzykłem raz kozie śmierć, albo nie, bo żyję się raz i skoczyłem. I jak widać, kurczę, zupełnie nic mi nie jest. Chyba, że nie było kogoś do rozwalenia, ten żart by był zdecydowanie lepszy. Nie, nie powinienem mu dawać, nie powinienem tak zrobić. Wiecie co powinienem zrobić? Powinienem zrobić, jak widzicie, zupełnie nic mi nie jest. Siemaleczko z tej strony. To było zabawne, a tak jak tak to nie było, tam było takie średnie chyba. Znaczy nie wiem, no. Może kogoś rozumie. Jest tyle postaci humoru, że dla mnie coś, co nie było śmieszne, dla kogoś może być śmieszne. Wiecie, co jest najśmieszniejsze w takich rzeczach? Najśmieszniejszy jest fakt, że ludzie jeszcze nie kumają, że ktoś może się śmiać z innych rzeczy niż ty. I mówię, ja pierdolę, ale cringe'owa giga. Ty tekstury mi się nie wczytałem. Ale jesteś cringe'em, że się z tego śmiejesz. I zabija to mega fan. Kurwa, no. Czasem naprawdę są cringe'owe rzeczy i się śmiejesz z gówna, to prawda. Jejciu, ale dajmy się wszystkim pośmiać z tego, co chcą się śmiać, no nie? Uważasz, że Freeze to jest najzabawniejsza osoba na świecie? Spoko. Ja uważam inaczej, ale powodzenia. Na przykład nie lubię Sochy, tego chyba komika, czy kim tam on jest, nie? Chyba komikiem. I chyba, o dobrze mówię, ten coś tam 2 złote, czy coś takiego, ile coś tam, nie? Taki mem był. Ja na przykład uważam go za giga cringe'a. Giga, zero zabawny, w ogóle mi się nie chce śmiać, w ogóle kurwa te kabarety i to wszystko. Już chuj z kabaretem, teraz oglądam, ja często oglądam sobie po prostu najzwyczajniej te stand-upy i powiem wam szczerze, taka cringe'owa i stypa jest na tych. No muszę dupnąć, no nie wytrzymię. Psycha mi się onciach, no dobra. Już coś sądziłem, że zaraz padnę. Więc no powiem wam szczerze, że strasznie cringe'owe są te stand-upy teraz. Ja mam tylko jednego zioma, którego lubię i to jest Aberrat Kiza i nikt więcej. Absolutnie widziałem naprawdę, a jeszcze jest taki młody. Ma z 18 lat i też on. Znaczy był ok, ale nie był aż tak śmieszny jak... A Bernard Giza to jest jakimś takim kocurem giga w ogóle. To jest jedyna osoba ze wszystkich komików, która mnie w jakikolwiek sposób śmieszy. No ale jak śmieszą ci inne osoby, to wiadomo. To po to one są, jak ja ci śmieszę, to koksem ty jesteś. Kurwa, jak w jakimś Rambo. O, punkty umiejętności, w ogóle tak, dawno nie rozdawaliśmy tych punktów umiejętności, zobaczmy co tu się dzieje. W trakcie bitwy, ale możemy zobaczyć. Wyciąga zawarcie z granatu przeciwnika i wepnij go w rutę, znajduje coś się w pobliżu wrogów. O, wow. Więcej expa za serię eliminacji? No dobra, kurwa, no niech będzie. Tak, mamy te 3 punkty i tutaj gówno praktycznie jest do wyboru. Co to jest? Jakieś krywa ciało, ale to jest głupie, no. Nie wiem, no idźmy to i przeładowanie w biegu. I przeładuj pistolet lub strzelbę 25% szybciej. Ech. No dobra, i tak nie mam w co wydawać, wydamy w to.
Że tata tu, tata ła, coś takiego. Ty, skąd oni mnie rzucają granatami i we mnie strzelają? A z dołu! Aha, tu się ukryli. Chłop się sam wysadził tym. Nawet mu nie pomogłem za bardzo. Sam sobie dał radę. Dobra, jump, cyk. Czemu jak kłócam, jak spadam? Chociaż w miarę logiczne, że jakby jak spadasz z dużej odległości, to jakby sobie jak tak aerodynamicznie na nogę wiesz co chodzi. Dlaczego w grze komputerowej akurat? Że nie ma człowieka, który dałby radę tak mucić przeciwników i nie zginąć. Myślę, że nie ma człowieka, który zabił na świecie tyle osób, co teraz my w tym Far Cry'u, naprawdę. Jakby ta gra dużo nie ma wspólnego z realizmem, więc... Nie wiem, czemu kłusamy za każdym razem. Tyrolka! Znowu się sam podpalił. Co wy robicie ty? O! Pitos. Ja chciał pitos, nawet kosztem podpalenia chcę pitos. Już się gaszę. Skakuj. Skakuj. Skakuj? Może na dół, co? A, tak, na dół. Co jest kwasem? Ta woda tutaj to jest kwas? Kwaś, no ni. Nie no. Ale mi korci, że dotknął. Chcę zobaczyć, co się stanie. Ciekawość mnie zżera. Ja trzeba jak... O wow. Trzeba jak najprędzej zmienić mój ten celownik, bo jest tragiczny. Najgorszy celownik na świecie to jest. Trzeba go jak najszybciej zmienić. Nic nie widać, kurwa, przez ten celownik. Strzelam jakbym, nie wiem. Na ślepo totalnie. Równie dobrze przez minimapę mógłbym strzelać, to tyle samo będę widzieć. O, ty, bardzo dużo obrażeń. Full HP schodzi, jak wejdziemy do kwasu. A mnie oczy bolą, kurwa mać. Dużo przy komputerze siedzę. Nie patrzę się tylko w ten monitor i mi oko odpływa. Teza dostaję. Tylko patrzysz w jeden punkt, a nie w życiu, wiecie. W życiu jakbyś stąd patrzył tu, to byś miał zupełnie... Tu, wiesz co chodzi, tu, a tu byłoby jakbyś... Zmieniałbyś fokus, nie? Oczami. A dla mnie to jest jakby cały czas ten sam jeden ekran, no nie? I fokusu za bardzo nie zmieniam. Wiecie, co by było fajne? Jakby gra pozwalała zmieniać fokus, czyli tam, gdzie patrzymy, to gra się wyostrza. I może dzięki temu byśmy zmniejszyli... jakby... Tak, jak nas bolą oczy? Chociaż nie wiem w sumie. Przejść przez gorącą wodę. Nie no, bo nadal byś patrzył w ekran. Nawet jak na VR-ze grasz, to przecież nadal patrzysz w jeden ekran, dokładnie w tym samym miejscu, mimo tak, że może ci się wydawać, nie? Inna droga. Okej, okay. Jak to wygląda? Ja pierdolę, przeładnie to wygląda. Czekajcie. Wszystkie ustawienia mam już na ultra, ale jakbym zrobił jeszcze... Tak? Jest dobrze, maśniutko jest. Jest mazno. O, chyba nie. Chyba nie tędy. To którędy? Chyba, że jump jest zrobiony na to. O kurwa, dostaję obrażenia. Dobra.
Coś takiego? Dobra, speedem. Ty, nie znam obrażeń od tego. Okej. A, bo to raz na jakiś czas się zaczyna gotować? Czy jak to wygląda? Ale jaja. No dobra, kto mu wiedzieć? Ale że ta jedna słuchawka chociaż mi zasygnalizowała to, no w innym wypadku spędziłbym tu pewnie pół dnia szukając rozwiązania. Kurwa, jak to ładnie wygląda. Aż się nie mogę napatrzeć, najchętniej bym tu stanął i se patrzył. Ja tak mam czasem w grach, że tak zatrzymuję się i sobie mam ochotę popatrzeć. No przefajnie to wygląda, przepięknie. Mam nadzieję, że u was również. Wolne miejsce na dysku? 3 giga? O nie, musimy skończyć, widzowie, i to szybko. Rushujemy szybciutko. Czy tam jest 51 minut? 51 minut. Myślę, że misję sobie dokończymy w następnym odcinku, po tej cutscence jeszcze. Użyj kompasu i co dalej? Dobra, wejdźmy jeszcze do środka, w takim momencie będę kończyć. O kurwa. Warany. Naturalni strażnicy tutaj. Księcio. Kto to tam jest? I co będzie? O kurwa. Co naciskaj? Coś czuję, że nas przygniecie. Mam klaustrofobię. Poniekąd. Chyba nie będzie trzeba. Dokończę w następnym odcinku. Misji, co? Mamy to. Lin Kong jak mniemam. Zepsuł nam się ten celownik. Nie, to chyba cały czas był. Okej, niefortunne spotkanie, to jest nasza następna misja. Oczywiście misję sobie skończymy i zaczniemy w ogóle w następnym odcinku. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego i przypominam, że można zostawić lajka, komentarz oraz suba. Wpaść na linki w opisie, mój drugi kanał vlogowy, Instagram to jest Czechu, Twitch to jest Czechow. Instagram to jest Czechow, Twitch to jest Czechow i nie uwierzycie, ale Twitter to też jest Czechow, tylko przez samo W, a resztę to są potrójne W. Tyle by było. Widzimy się jutro, bo odcinki na tym kanale są codziennie, czasem nawet dwa razy dziennie. Mam nadzieję, że podoba wam się ta seria. Napisz komentarz, suba, udostępnij film dalej, miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Cześć.